ale myślę, że również dla Państwa, a dowodem tego jest to, że właśnie dzisiaj zgromadziliśmy się na tym miejscu. Czas, który spędzimy razem, poświęcony twórczości pana Marka Bielińskiego. Pan tego 15 roku życia zakochany jest w balladzie i poezji. I chociaż zawodowo zajmuje się wyspaną literaturą, bardzo dużo czasu poświęca zapisaniu i maszynom do pisania. W swoich balladach przedstawia swój stosunek do otaczających go spraw, a więc po prostu śpiewając gawędzie o życiu. I chociaż często robi to dosadnie, zawsze miał rolę sympatyków i swojej mocy. Ostatnio wzbogacił swój repertuar o dwa świetne teksty pani Marii Bartikowskiej, Kingi i Sacewicz. Natomiast w swoich wierszach mamy poszukuje nowych form, często wręcz eksperymentuje. Muszę Państwu powiedzieć, że często dopiero po kilkakrotnym przeczytaniu tego wiersza można dojść do sedna sprawy. Władek planuje wydać tomik swoich wierszy pod tytułem Stóp Mokry, który będą wyszczone również jego fraszki oraz teksty balad napisane przez niego. Dzisiaj po raz pierwszy będą czytane jego wiersze publicznie, gdyż do tej pory prezentował je tylko ścisłemu gronu przyjaciół. Proszę Państwa, Władek Matyrewski z przyjaciółmi.
Show me there's no
zakończyć nasz program wspólną modlitwą, do której proszę o powstanie. Drogi nasz Ojcze mieszkający w niebie, chcemy podziękować Ci za to, że obdarowałeś nas różnymi talentami. Że dzisiejszego wieczoru byliśmy świadkiem, jak młodzi ludzie obdarzeni właśnie talentem śpiewu mogli chwalić Twoje świętej. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość, którą wlałeś do naszych serc. I prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy tą miłością dzielili się do naszych bliskich przyjaciół. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.